Dzień dobry, jest bardzo wcześnie rano. Witam Was z Czarnogóry, do której przyleciałem wczoraj, do Podgoricy. To, co widzicie za mną, to jest Szkoderskie Jezioro. Największe jezioro tutaj na Bałkanach, ciągnące się z Czarnogóry aż do Albanii. 2/3 jeziora znajduje się tutaj w Czarnogórze, 1/3 w Albanii. Zapraszam Was serdecznie na tą wycieczkę, którą zrobię. To będzie takie kółko z Podgoricy nad wybrzeże Adriatyku i z powrotem do Podgoricy. Wynająłem tutaj samochód, więc po prostu sobie pojeżdżę. Mam nadzieję, że będzie Wam się tutaj podobało. To jest świetny kraj, mili ludzie, bardzo przyjemnie, piękna pogoda. Zapraszam serdecznie. Ta bardzo ciekawa wyspa, którą widzicie za mną, to Sveti Stefan. Wyspa, na którą niestety nie mogę wejść. Ją tutaj ze stałym lądem łączy taka sztuczna grobla, która jest czasami zalewana zapewne przez Adriatyk. Bardzo tu jest ładnie. Dlaczego na tą wyspę nie można wejść? Dlatego, że to jest taka wyspa bardzo hotelowa dla bogatych ludzi. Wygląda niesamowicie. Tutaj jest parking, na którym można zaparkować za 2 euro za godzinę. A tam za mną znajduje się miasto Budva, do której to Budwy za chwileczkę pojadę na jakąś kawkę. To jest taka miejscowość bardzo turystyczna. Pogoda jest piękna, mimo że mamy połowę października, drugą połowę października. Naprawdę jest tutaj bardzo, bardzo przyjemnie, około 25 stopni. Jeszcze raz możecie spojrzeć sobie, jak wygląda wyspa Sveti Stefan. No dobrze, jestem już w Budwie, na Starym Mieście. Architektura jest przepiękna, taka typowa dla właśnie wybrzeża tutaj Adriatyku, jeżeli chodzi o stronę Bałkanów. Budwa jest typowym takim miejscem turystycznym, gdzie poza Starym Miastem znajdziecie pełno hoteli, pełno automatów do gry, pełno różnego rodzaju innych rozrywek. Niemniej warto tutaj przyjechać, żeby zobaczyć tą starówkę. Ja wybieram się teraz na kawę, a Was zapraszam do wirtualnego zwiedzania.
No i właściwie jestem w Czarnogórze, w miejscu, do którego właśnie chciałem dojechać, czyli Zatoka Kotorska. Jest tak piękna jak w filmie o Bondzie, Casino Royale. Polecam Wam jednak zacząć zwiedzanie Zatoki Kotorskiej od miasteczka Tivat. To jest miasteczko, gdzie mieszka 500 osób i naprawdę widoki są tutaj po prostu przepiękne. Kotor z kolei to jest miejsce, gdzie znajdziemy bardzo, bardzo wielu turystów, tłok, jak to z miejscowościami turystycznymi. Tutaj w miejscowości, w miasteczku Tivat po prostu jest cisza i spokój. Tak jeszcze przy okazji, to co wyczytałem na Wikipedii, to właśnie tutaj Zatoka Kotorska zwana jest najbardziej na południe wysuniętymi fiordami Europy. Widoki są po prostu rewelacyjne. Morze wdziera się w góry. Te wszystkie góry, które widzicie naokoło, to Wapienne Góry, Góry Dynarskie. Jestem w Kotorze. Bardzo ładnie, naprawdę bardzo ładnie i bez dwóch zdań. Kotor jest już miastem, czyli jest dużo większy niż piękny, uroczy, aczkolwiek nieduży Perast. To jest miasto, które znajduje się nad samą Zatoką Kotorską. Właśnie stąd ta nazwa pochodzi. I to jest miasto, gdzie tam u samej góry widzicie twierdzę. Tam można wejść. Ja się raczej... O, tam wysoko, tak, jest ta twierdza. Ja się raczej tam nie wybiorę. Raczej pochodzę sobie tymi uroczymi uliczkami.
Paweł Mochyla, Hrogdak. No i dobra, wracamy do Podgoricy, natomiast taką górską drogą, dosyć krętą i bardzo wąską. Dwa samochody to tu się na lusterka miną, a z ciężarówką już się tutaj na pewno nie da rady minąć. Koło Parku Narodowego i do Podgoricy wrócę przez miejscowość Cetynia. To jest była stolica Czarnogóry. Nie wiem, czy tam jest coś ciekawego. Do zobaczenia. Dojadę, to zobaczę. No to zobaczcie, jak wygląda droga. Na pewno będzie trochę trzęsło tym telefonem. Bez dwóch zdań, po tak ciężkim podjeździe trzeba przynajmniej się napić jakiejś coli albo kawy, cokolwiek. Ale ta trasa jest po prostu fantastyczna. Powolutku na dwójeczce, z czasami na jedynce i naprawdę jest świetnie. Świetnie, świetnie.